Drodzy Państwo, witamy serdecznie. Widzę w TV, jesteśmy po raz kolejny na Łodziance. Tym razem po raz pierwszy w tym roku z trenerem Franciszkiem Smudą, którego serdecznie witamy w Łodzi, chyba po przylocie z jakiegoś ciepłego zakątka. Mnie nie trzeba witać serdecznie w Łodzi, bo ja jestem łodzianinem już prawie z krwi i kości po tylu latach i ja już się cieszę, że wróciłem już, tak miałem zaplanowany czas początkiem stycznia, tego nie mogłem odwołać, no i w tej chwili już na co dzień jestem tutaj. Trenerze, pojawiły się oczywiście pytania, dlaczego Widzew zaczął przygotowania nieco później niż inne drużyny, dlaczego jest też ta tygodniowa przerwa po pierwszym tygodniu treningów? Ja już miliony przygotowań robiłem dla zespołów i ja jeszcze nigdy nie miałem z żadnym zespołem problemu, żeby był źle przygotowany. Zawsze mieliśmy super drużynę, przygotowanie pod względem motorycznym, więc tutaj też nie będziemy mieć problemu, ale wydaje mi się, że przygotowania od 1 stycznia do 10 marca robić, to już jest w teraźniejszych czasach nieporozumienie. Czyli ten czas, który nam w tej chwili wychodzi, 7-8 tygodni, jest optymalny? To nie tak całkiem 7 tygodni, jest to dokładnie 6 tygodni. A to, co teraz robimy, to jest takie wprowadzenie do później, jak już się będzie pracowało na optymalnym wysiłku. Miałem niedawno okazję rozmawiać już w Nowym Roku podczas turnieju Gwiazdy na Gwiazdkę z byłymi podopiecznymi, choćby Marcinem Zającem, Piotrkiem Szarpakiem, Maćkiem Szczesnym, którzy powiedzieli krótko, no trochę tym młodym współczujemy, poczują, co to praca. No muszą poczuć, w końcu albo zaczną grać, albo skończą grać w piłkę. Jedno z dwóch, ale myślę, że to znowu nie będzie takie trudne, dlatego ja rozłożyłem to teraz tydzień tego prowadzenia, tydzień wolnego i znowu tydzień wprowadzenia, a później już idzie na maksa. No to pytanie teraz najbardziej interesujące dla kibiców. Kiedy kolejne nowe twarze w zespole? Dzisiaj jedna się kolejna pojawiła. No na pewno się pokaże ich jeszcze więcej i ja chcę, żeby od pierwszego, że tak powiem, lutego, czy od obozu w Uniejowie, żeby zespół był w komplecie. Robert Demian jest już zawodnikiem Widzewa. W jednej z pierwszych gierek treningowych, w trudnych warunkach, to oczywiście gra treningowa, no ale jak fani czytają, że zdobył od razu na dzień dobry 3 bramki, no to brzmi to sympatycznie. Nam jest potrzebne paru doświadczonych zawodników, on jest jeden z tych doświadczonych zawodników, a zwłaszcza potrafi się zachować w polu karnym, więc to jest zawodnik, który bardzo, bardzo nam potrzebny. Marcin Brzeńszewski powiedział mi, że będziecie jednak i cały czas pracujecie w poszukiwaniach nowych twarzy tak dwutorowo, i doświadczeni, i młodzi piłkarze, których także potrzeba. Oczywiście tak jest i to robimy. No, też nie chcemy na hura, bo tak jak już chyba powiedziałem w grudniu, że mieliśmy tutaj paru zawodników, którzy w Widzewie już byli. Młodzi są, gdzieś tam w Strykowie grali. No to można z nich zrobić jeszcze też niezłych zawodników. Warunki do treningów będą chyba niezłe w Uniejowie. Dwa podgrzewane boiska, jedno sztuczne, jedno naturalne. No a przede wszystkim to, co tutaj w Łodzi. No zaczynamy od tego sztucznego na Łodziance. Kompletnie nowiutki ośrodek. Warunki może nie najłatwiejsze, no ale jest zima w kraju. No zima jest, ale ja się cieszę, że jest tutaj ten ośrodek na Łodziance, bo naprawdę Widzew zawsze był pod tym względem no, najsłabszy. Można powiedzieć, byliśmy w ekstraklasie i naprawdę nie było na czym trenować. A teraz tu są warunki już takie naprawdę ekstraklasowe. Trenerze, w takim razie powodzenia oczywiście także od Widzew TV. Udanych przygotowań, bez kontuzji, jak najmniej lekarzy. Tego sobie życzę. Dziękuję serdecznie Państwu, a moim i Waszym gościem w wywiadzie dla Widzew TV był trener Franciszek Smuda, ponownie w Łodzi, Łodziak, jak sami słyszeliście. Do zobaczenia.